Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku w grze Westland. Jak dobrze wiecie, niedługo ta piękna choinka, te piękne ozdoby znikną, bo chyba zostało 14 godzin do końca eventu. Też jestem ciekaw, jakie dostanę prezenty, jak już zniknie choinka. No i teraz tak, pójdziemy sobie do miejsca świątecznego, bo 3 dni zbierałem ozdoby. No niestety nie uda mi się całego karnetu wbić, ale jest jedna opcja. Ale to zaraz przejdziemy do niej. Po prostu, wiecie, święta, Sylwester, nie grałem nic, nic nie zbierałem. A teraz ostatnie 3 dni praktycznie codziennie i udało się tyle ozdób uzbierać. Także pójdziemy, włożymy do kotła i zobaczymy, na jakim poziomie będę. Dobra, ja już jestem na miejscu świątecznym, także wkładamy wszystko do kotła. No, tak jak wspomniałem, poziomu całego nie wbiję, ale wy możecie o tym zadecydować, bo jest oferta fajna, którą można kupić i dostaje się, zaraz wam w sumie pokażę. I napiszcie w komentarzu, bo to co wsadzę, to nie wbiję na pewno, ale jak kupię to, troszkę dozbieram, to uda się cały karnet, myślę, wbić. No bo wiecie, im wyższy poziom, to już na 25 poziom trzeba 50 ozdób. To sporo, powiem wam. A takie zbieranie to naprawdę może zanudzić. Także zobaczcie, mam taką ofertę. 11 zł, 300 ozdób. Także dajcie znać w komentarzu, czy kupywać. Wbijamy cały karnecik. Potem patrzymy na odcinku, co trafię z tub, z prezentów. No i co z choinki dostanę. Także dajcie znać w komentarzu. Może zróbmy tak, 30 łapek. Ile zostało? 14 godzin. 30 łapeczek w górę i kupuję to. I na kolejnym odcinku będziemy sobie wszystko patrzeć. Także wy możecie o tym zadecydować, bo powiem wam, i to jakoś tam nie zależy, co nie? Ale też nie jest to dużo, no bo gdyby kosztowało trochę więcej, powiedzmy te 40 zł, to by szkoda, tak? Szkoda wydawać po prostu. Te 10 zł, to tak jak wspominałem, gdzieś do 10 zł coś tam mogę jeszcze czasem kupić. Ale to nie trafia się często. Dobra. Dobra, wkładamy i patrzymy. A czekajcie, bo jeszcze tuby zostawimy sobie na właśnie kolejny odcinek. Nie będziemy nic otwierać. Także wkładamy, weź. Kolejna. Dobra, już 4. 5. Powiem wam, że już nie chciało mi się zbierać w ogóle. Wiecie, ja bym nie musiał już kupywać, bo patrzcie, ja mam 7 tub. 7 tub. Na 8 bym sobie dozbierał. Bym miał jakieś prezenty z choinki i zawsze coś by się odblokowało, tak? Okej. No ale wy zadecydujcie. Czekajcie, tylko to mogę sobie tworzyć. Nic fajnego. No i dobra. 12 do kolejnej tuby. I zobaczmy, jaki poziom. 16. Wiecie, jakbym grał tamten tydzień, co tak święta Sylwester, to bym wbił na pewno. Na 100% bym wbił. Ale no niestety. Nie mogłem, nie miałem czasu, nie grałem, tak? 3 dni ostatnie zbierałem cały czas ozdoby. Jeszcze 12 i 17 poziom. Także widzicie, jakbym kupił te 300 ozdób, to bym musiał jeszcze dozbierać trochę. To i tak powiem wam, słabo by wyszło. Dywanik już mam. Słabo by wyszło, powiem wam. Bo jak na 50 trzeba na 25. No ale dobra. Myślę, żebym się postarał i dobił te kolejne. Znaczy te co. Wiecie, ile by brakowało tych ozdób. Troszkę się obawiam, że może trochę zabraknąć. No ale nie wiem, powiem wam. Fajnie by dostać
Fajnie by było odblokować te krzesło, zdobyć 20 tub po 5 prezentów, sporo by tego było. Dobra. Także wiecie, na czym stoicie, dajcie znać w komentarzu, czy chcecie, żebym kupił ten pakiecik. On jest chyba 23 godziny, czy 24, także zdążę na pewno. I tak. No i 30 łapeczek i kupuję. Patrzcie, jest dywanik, kolejna tuba, prezencik, leczonko, akurat na... Już mam leczenia sporo, także na kanion prób jestem przygotowany. To sobie otworzymy w następnym odcinku, dywanik fajny. Tu prezencik, możemy tylko tą tubę jeszcze zobaczyć. Colt Patterson. Plus 36, fajnie. Zadanie byśmy zrobili, ale tutaj mam... Nie, gdzie to jest? Tutaj mam. Zobaczcie. Mam 6, 7 ozdób do zdobycia. Ale nie chcę mi się iść tej pieczęci wkładać. Wiecie, zabijecie za jednym razem tego bossa, musicie znowu na kolejny pójść, żeby zaliczyło. Już miałem tak dwa razy. Nie chcę się tego, bo to 7 ozdób, ja 7 ozdób to w dwóch lokacjach zdobędę. No może w trzech. Nie no, w trzech, no bo po trzy prezenty za mostem zdarzają się, ale nie tak często. Także wiecie, byśmy sobie zrobili. Ale dobra, to jest taki krótki odcinek. Także na koniec zadecydujcie, czy kupować tą ofertę. No bo fajnie by było też wbić ten karnet, bo to raz na rok się zdarza. No ale tak jak mówię, te 300 ozdób raczej nie wystarczy. Będę musiał jeszcze to zbierać. Ale zawsze coś do przodu, tak? Także... No bo wiecie, mógłbym kupić i nie mówić nic wam, ale każdy ma tą ofertę. A też wiecie, ja chcę być fair po prostu. Ja nie muszę go wbijać. Wiecie, mi tak aż nie zależy na tym. Ale jak chcecie jakiś większy opening, jeszcze z choinki, prezenty na odcinku, no fajnie by było taki zrobić, to wiecie co robię. Także to będzie tyle w tym odcinku. Do zobaczenia w kolejnym. Cześć.